Cześć, mamy vlogmas dzień 9, witam się z wami sama, Wojtek jest w pracy. Ja w tej chwili siedzę sobie na kanapie i uwaga co robię. Montuję sobie filmik Q&A dotyczący mojego nagrywania na YouTubie, więc już powinien się niedługo pojawić. Jestem mistrzem, nie podładowałam sobie aparatu. Także zaraz wypadnie bateria. A w tej chwili jeszcze w międzyczasie, no zostały już mi dosłownie poprawki, bo wypisuję pytania, które się pojawiły na filmie. W międzyczasie oglądam sobie, włączyłam film na Netflixie, Księga Dżungli. Tak, ja uwielbiam takie rzeczy, także oglądam i montuję. Pomyślałam, że zapalę sobie wosk. Ja tutaj mam kominek z Rossmana, który już naprawdę wymaga wymiany, bo tutaj jest pęknięty, tu jakiś uszczerbany, także niedługo kupię nowy. A jeżeli chodzi o wyjęcie starego wosku, jest to bardzo proste. Albo możecie to zrobić na zimno, po prostu bardzo mocno dociskając, on sam wypadnie. Albo delikatnie można go podgrzać i wtedy też wyjdzie. Więc ja tutaj oczyszczę to sobie i zaraz wymyślimy, który tutaj wosk można włożyć. Idę po jakiś wosk. Tutaj mam rozłożonego laptopa, już kończy mi się renderować filmik, który zobaczycie już jutro na kanale. Znaczy jak oglądacie tak naprawdę tego vlogmasa, to filmik pojawi się za niedługo, filmik Q&A. I już sobie wybieramy jakiś wosk. Tutaj sobie postawiłam to moje piękne pudełeczko, także zapalę może lampę, żeby było fajnie wszystko widać. Dobrze. Więc co by tutaj dzisiaj sobie zapalić? Zapalę sobie ten wosk, czyli Winter Wonder. O, tak, Winter Wonder, bo już zapaliliśmy jeden słoiczek i właśnie to jest ten zapach. Także lecimy do kuchni i zapalamy. Jeszcze po drodze sięgnę po jakiegoś T-Lighta. Okej. Ja swoje T-Lighty trzymam tutaj w takim kartoniku. Dobra, co my tu wybierzemy sobie? Tutaj mam T-Lighty, jeszcze jakieś woski z Rossmana, ogólnie tych wosków wam nie polecam, w ogóle nie pachną. O, tu mam jeszcze połówkę właśnie wosku z Yankee Candle, który sobie kiedyś kupiłam. Tak naprawdę wystarczy zapalić, Boże, podgrzać tę połowę wosku, bo one naprawdę bardzo mocno pachną i wybiorę sobie jakiś, o, niech będzie czerwony T-Lighty. Właśnie skończyłam oglądać ten film, jak coś, to nazywa się Mowgli, księga, legenda dżungli, przepraszam. O, super, naprawdę bardzo mi się podobał. Słuchajcie, wpadłam na genialny pomysł. Wojtek jeszcze nie ma mydelniczki, a nie chciał trzymać w zamkniętym opakowaniu. Na razie położyłam mu na tym opakowaniu tutaj z maseczki, ale przecież wpadłam na genialny pomysł, że mam tutaj taką podstawkę, którą chyba w Tigerze kiedyś kupiłam i aktualnie nie ma na nim, na tej podstawce żadnej świeczki, więc proszę bardzo. Perfekcyjna pani domu, wiejska youtuberka Kinga Klimczak we wszystkim ci pomoże. Właśnie leci teraz Masterchef. Ja jestem zdecydowanie za Lorkiem. On był w poprzedniej edycji, ale mu się niestety nie udało. Przyszedł do kolejnej i walczy, chłopak walczy. Właśnie zdjęłam teraz pranie z suszarki, które zrobiłam ostatnio. Jak myślicie, co teraz będę robić przy pralce? Tak, kolejne pranie. Ja nie wiem jak to się dzieje, bo mieszkamy tutaj tylko ja i Wojtek, a non stop robimy pranie, non stop. O, to jest jakieś chore. Tam, bo sobie oglądam. Wojtek! Co? Codziennie jak przychodzisz z pracy, to zaczynasz włączać laptopa i coś nie grać. Codziennie, tylko ostatnio. Codziennie! Na hoc. Nie mam chłopaka, no. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy grają w hoc. Wojtek wrócił wcześniej z pracy, a to oznacza, że nie będzie grał w hoca, tylko będzie prasował. A ja idę montować filmik, żeby rano wstać do pracy. Na spokojnie i bez stresu. Zapraszam cię do łazienki, pokażę ci, co ogarnęłam dla ciebie. Bardzo się ucieszysz z tego powodu. Co? Szukaj. Nie no, co ty, pies jesteś? Nie wiem, gdzie coś. Szukaj. Z tyłu. Po prawej.
O, jakieś galecko. Co to jest? To jest ta podstawka na świeczkę, co była, ale z racji, że póki co nie stoi na tym, że na świeczkę, to mogę ci tutaj udostępnić jako podstawkę pod mydło. Cieszę się? Przyda się. Przyda się. Cieszę się. Ty jesteś bardzo, bardzo niewdzięczny. Wojtek średnio się czuje, więc ja otworzę dzisiaj kalendarz adwentowy. Mamy dzień 9, więc tak, Milka. O, w Milce mamy jakiś taki fajny prezencik. O, i nawet dość duży. Teraz mamy 9 w Chocolissimo. Jej, mamy pingwina. Nie umiem po prostu... Nie potrafię wyjąć tych czekoladek. Teraz może Douglas dla odmiany, a na końcu zostawimy sobie Lind. W Douglasie mamy... Douglas jest 9 tutaj. O, perfumy! Perfumy Ariany Grande. Mały Lind. O, cukiereczek. Spoko. Duży Lind. Mamy. Gdzie jest ta 9? Tu mamy 9 na dole. O, jaka ładna czekoladka. Patrzcie, taka gwiazdka. Tata napisał mi wiadomość. Czemu nie startowałaś w Miss Polski? Tato, ja zawsze wiedziałam, że jesteś człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru, ale teraz to już przesadziłeś. To prawda. Ale wyobrażacie sobie taką Kingę, wiejską youtuberkę w Miss Polski? Ja też nie. Ale jakby było jakieś Miss Ci, to myślę, że wtedy bym poszła. No, myślę, że wtedy tak. To bym się zastanowiła. To mogliby to coś takiego u mnie na wsi zrobić, to ja nawet wrócę specjalnie z tej Warszawy. I ja się zastanowię wtedy. To mi dajcie znać, jakby coś było. Dobrze. Tu jest moja faworytka numer 1. Prześliczna dziewczyna. I zaraz wam pokażę faworytkę numer 2. I tu jest moja faworytka numer 2. Dziewczyna tak samo pochodzi z województwa małopolskiego jak ja. Jeżeli chodzi o takie w ogóle wydarzenia jak Miss Polski na przykład, to moim zdaniem w wszystkich kategoriach, które są, czyli suknie ślubne, jakieś bikini, powinna też być taka kategoria, gdzie pokazuje się wszystkie dziewczyny bez makijażu, bo wtedy po prostu najlepiej widać ich naturalne piękno. Nie, no wiecie co mi chodzi, prawda? Ja ugotowałam jajka, jak widać narobiłam syfu jak zwykle. Zrobię jakieś kanapki mojemu cebulce, bo coś się biedny źle czuję. Lepiej się czujesz, misiu? Halo? Cóż mogę powiedzieć w tej sytuacji? Zrobię kanapki, podsunę mu pod nos. Może w ogóle zauważę, że zrobiłam mu kanapki. A ja się z wami żegnam, idę montować tego vloga i widzimy się już jutro.